Dzień dobry, witam Państwa serdecznie z Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego. Nazywam się Anna Brzyska, jestem pracownikiem Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP i dzisiaj mam przyjemność zaprezentować Państwu temat związany z odrodzeniem polskiego złotego i odrodzeniem polskiej bankowości centralnej. Znajdujemy się akurat w sali Antyk, średniowiecze, nowożytność, która opowiada o historii pieniądza na świecie i w Polsce, na tle oczywiście gospodarczo-społecznej historii. I tutaj także opowiadamy o początkach złotego na przełomie XV już i XVI wieku. Zachęcam serdecznie wszystkich Państwa do odwiedzenia tej ekspozycji, żeby dowiedzieć się nieco więcej o historii naszej waluty. Tymczasem ja dziś skupię się przede wszystkim na odrodzeniu złotego, czyli historii naszej waluty w XX wieku. Naszą opowieść rozpoczniemy od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Oczywiście wraz z niepodległością nie od razu przyszedł czas na niepodległy pieniądz. Państwo polskie stanęło wówczas przed wieloma ważnymi wyzwaniami i problemami natury politycznej, gospodarczej i społecznej. Tym niemniej jednak od samego początku, to jest już od jesieni 1918 roku, państwo polskie przygotowywało się do ujednolicenia obiegu pieniężnego w oparciu o jednolitą walutę. Zanim jednak zorganizowano cały system pieniężny, cały obieg pieniądza w kraju, pierwszym elementem dość prozaicznym wydawałoby się, który był do rozstrzygnięcia, to nazwa polskiej waluty. I tak przyjęto dekret 5 lutego 1919 roku w przedmiocie jednostki monetarnej waluty polskiej, który ustalał jako pierwszą nazwę dla polskiej waluty nazwę lech, a dla jej setnej części grosz. Dekret ten podpisany przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego oraz ówczesnego prezydenta Rady Ministrów Ignacego Jana Paderewskiego, obu tych panów widzimy tutaj na zdjęciu, nie utrzymał się jednak zbyt długo. Już niespełna 3 tygodnie później nazwa polskiej waluty została zmieniona. Dlaczego? Jednym z przeciwników nazwy lech był Stanisław Karpiński, ówczesny dyrektor Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, emitującej ówczesną walutę obowiązującą na ziemiach polskich, czyli markę polską. Uznał on, że nazwa lech nie ma takiej tradycji historycznej, która uzasadniałaby jej wprowadzenie do obiegu. Natomiast nazwa złoty, do której nawiązywał Karpiński, miała odwoływać się nie tylko do monet z okresu przedrozbiorowego, ale również do czasów Królestwa Polskiego i Banku Polskiego, czyli pierwszego polskiego banku centralnego, utworzonego w 1828 roku, który również emitował złotego. Tak bogata historia niewątpliwie uzasadniała nazwę polskiej waluty, jaką ostatecznie został złoty. Przyjęto w związku z tym ustawę w dniu 28 lutego 1919 roku, na podstawie której polska jednostka monetarna przyjęła nazwę złoty, a jej setna część nazywała się groszem. Oczywiście wprowadzenie nazwy waluty nie oznaczało jeszcze wprowadzenie jej do obiegu. Natomiast była to pierwsza bardzo ważna decyzja, gdyż już w lutym 1919 roku władze polskie mogły zlecić druk polskich banknotów złotowych. Kraj oczywiście nie był przygotowany na dokonanie tego druku w krajowych drukarniach, w związku z tym zlecono je za granicą, to znaczy we Francji i w Anglii. Tymczasem w kraju władze przygotowywały grunt pod realizację pełnej, kompleksowej reformy walutowo-skarbowej. Kluczową postacią był tutaj oczywiście Władysław Grabski, który stanął na czele rządu powołanego pod koniec 1923 roku. W rządzie tym pełnił funkcję nie tylko premiera, ale również ministra skarbu i to za jego sprawą doszło do realizacji kompleksowych reform, które miały na celu w pierwszej kolejności przywrócenie równowagi budżetowej, a następnie przywrócenie pewnej równowagi również na rynku pieniężnym. Chodziło mianowicie o ustabilizowanie kursu marki polskiej, wówczas cały czas funkcjonującej w obiegu, a następnie ustalenie zasad wymiany marki polskiej na złotego, no i finalnie wprowadzenie złotego do obiegu.
Nową walutę wprowadzać miał jednak nowy polski bank centralny. Był nim Bank Polski, utworzony na podstawie ustawy, kompleksowej ustawy z 11 stycznia 1924 roku. Była to ustawa o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej. Bank Polski został oficjalnie uroczyście otwarty 28 kwietnia 1924 roku. Jako instytucja emitująca polski pieniądz, przyjęła ona, co też bardzo charakterystyczne, formę spółki akcyjnej. Jej kapitał zakładowy wynosił wówczas 100 milionów złotych i podzielony był na milion akcji po 100 złotych każda. Co szczególnie interesujące, akcje te trafiły do przedstawicieli bardzo różnych środowisk, nie tylko gospodarczych, do przedstawicieli przemysłu, rolnictwa, do prywatnych również osób, przedstawicieli bankowości, spółdzielczości, a Skarb Państwa posiadał jedynie 1% udział w kapitale zakładowym, co czyniło bank centralny, tak jak zresztą zakładano, maksymalnie niezależnym od rządu. Emisja złotego oczywiście ruszyła wraz z utworzeniem Banku Polskiego S.A. oraz wydaniem szeregu dodatkowych rozporządzeń, które określały zasady nowego ustroju monetarnego. Było to m.in. rozporządzenie z 20 stycznia 1924 roku w przedmiocie systemu monetarnego. Istotny był również statut Banku Polskiego nadany w tym samym dniu, 20 stycznia 1924 roku oraz rozporządzenie prezydenta z 14 kwietnia 1924 roku, które dotyczyło nowego ustroju pieniężnego. Zgodnie z nowymi zasadami pokrycie emisji złotego co najmniej, jak to określono, minimum w 30% miały stanowić to rezerwy złota oraz dewizy, waluty zagraniczne, które nie podlegały znacznym wahaniom kursowym, co oznacza, że były bez trudu wymieniane na złoto. Złoty, jeden złoty miał mieć wartość taką samą jak 29 setnych gram czystego złota, czyli tym samym został zrównany z frankiem szwajcarskim. Żeby może lepiej to zilustrować, dodam, że 1 kg złota był wart 3444 zł. Siedziba Banku Polskiego odtąd mieściła się przy ulicy Bieleńskiej 10 w Warszawie. Tutaj na zdjęciu widzimy budynek Banku Polskiego. Oczywiście Bank Polski odpowiadał za emisję polskich banknotów złotowych, czy tak zwanych biletów bankowych. Oprócz tego, zgodnie z rozporządzeniem z 14 kwietnia 1924 roku, do obiegu miały wejść również monety srebrne oraz bilon. Te z kolei miały być emitowane na rachunek Ministerstwa Skarbu, a także przewidywano na okres przejściowy emisję papierowych środków zastępczych, czyli biletów zdawkowych. Oczywiście ten kurs złotego, o którym mówię, był znaczącym osiągnięciem rządu Władysława Grabskiego. Proszę zwrócić uwagę, złoty został zrównany z frankiem szwajcarskim, a więc jedną z najbardziej stabilnych walut w ówczesnych międzynarodowych finansach. Kurs złotego był oczywiście podtrzymywany przez cały rok 1924 i niemal do końca roku 1925, jednak sytuacja była bardzo dynamiczna, również ta sytuacja gospodarcza. W związku z tym, że w 1925 roku odczuliśmy w Polsce elementy pewnego kryzysu poinflacyjnego, to oznaczało również deficyt budżetowy, który należało szybko pokryć. Do tego doszły pewne problemy gospodarcze związane między innymi z ujemnym bilansem handlowym, z wojną celną z Niemcami i to oznaczało, że bezpośrednio miało to również odbicie na wartości polskiego złotego. Pod koniec 1925 roku kurs polskiego złotego wyraźnie spadł. Trudno było ratować tego sztywnego, przyjętego wcześniej kursu. Dodam, że jeden dolar amerykański wart był 5,18. To był rzeczywiście dosyć silny kurs. Dopiero pewne problemy gospodarcze, rosnący deficyt budżetowy, a także spadek kursu złotego spowodował, że konieczna była jego ustawowa dewaluacja, czyli obniżenie dotychczasowego parytetu, co miało miejsce w 1927 roku. Wówczas przyjęto nowe zasady dotyczące również
emisji złotego i pokrycia emisji złotego, przyjęto wówczas, że złoty będzie już nie w 30, a w minimum 40% pokryty zasobami złota oraz dewiz i zdewaluowano jego kurs, czyli za jednego złotego płacono wówczas znacznie więcej, między innymi on odpowiadał równowartości 0,17 gram czystego złota. Już od 1924 roku przygotowywano się do wprowadzenia do obiegu złotych polskich banknotów złotowych, które zostały wyemitowane poza granicami kraju. Tak jak wspomniałam, w Polsce nie było wówczas odpowiednich warunków technicznych i organizacyjnych. Nie działała de facto taka drukarnia, która w bardzo szybkim tempie mogłaby produkować polski pieniądz. Zatem te banknoty, które tutaj Państwo widzicie, czyli od 1 złotego do 500 złotych, były drukowane za granicą. Oczywiście najwyższe nominały, ja tutaj ich nie prezentuję, ponieważ one nie weszły nigdy do obiegu, to były nominały 1000 i 5000 złotych. Wszystkie te banknoty posiadały datę emisji 28 lutego 1919 roku, choć, podkreślam, weszły do obiegu dopiero 5 lat później, czyli w 1924 roku. Niższe nominały od 1 do 50 zł zostały wydrukowane we Francji, wyższe nominały od 100 do łącznie 5000 zł wydrukowano w Anglii. Oprócz tych pieniędzy w obiegu zaczęły również funkcjonować bilety stawkowe. Bilety stawkowe miały być taką formą papierowego pieniądza zastępczego. Dlaczego zastępczego? Bo zastępującego nieobecne już wówczas w obiegu monety, bądź wybite jeszcze w niewystarczającej ilości. Dlatego też, jak widać w szacie graficznej, bilety stawkowe odpowiadały monetom, które teoretycznie miały zastępować. I tak w przypadku niższych nominałów, tutaj mamy przykład 5-groszówki, wykorzystano jako bilet zdawkowy dawny banknot Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej o nominale 10 milionów marek polskich, który jednak przecięto na pół i na tych połówkach nadrukowano czerwoną farbą rewers i awers przyszłej monety 5-groszowej, którą możemy zobaczyć tuż obok na zdjęciu. Podobnie było w przypadku nominałów wyższych 10, 20 i 50 groszy. Cała ta seria tworząca tak zwane pomniki Warszawy, gdyż rzeczywiście pojawiły się na nich bardzo charakterystyczne monumenty warszawskie, one miały zastępować w obiegu niklowe, później wprowadzone 10, 20 i 50-groszówki. Założenie było takie, że bilety zdawkowe, które wydrukowano do kwoty 150 milionów złotych, miały pozostać w obiegu do końca 1924, a od początku 1925 miały być stopniowo, systematycznie zastępowane wprowadzanymi do obiegu monetami groszowymi. Jednak nie tylko monety groszowe miały swoje odpowiedniki w postaci biletów zdawkowych. Po prawej stronie widzimy bilet zdawkowy o wartości 2 zł, który został znacznie później wprowadzony do obiegu, bo dopiero mniej więcej w połowie 1925 roku. Te bilety zostały wycofane w początkach lat 30. dopiero definitywnie i one również prezentowały awers i rewers przyszłej monety. Jeżeli chodzi o pierwszą emisję polskiego złotego, tą datowaną na 28 lutego 1919 roku, to była ona w swojej szacie graficznej dość jednorodna. Przede wszystkim pozwolę sobie tutaj wrócić do wcześniejszego slajdu. Jak widać, w tej szacie graficznej dominował portret Tadeusza Kościuszki, czyli przywódcy insurekcji z 1794 roku. Jedynym swoistym wyłomem był tutaj portret księcia Józefa Poniatowskiego. Obie te postaci historyczne zostały nie przez przypadek wybrane. One przede wszystkim nawiązywały do chwalebnej polskiej przeszłości, tradycji czynów narodowych, walk niepodległościowych, bohaterstwa na polu walki, więc był to oczywiście świadomy zabieg autorów tych projektów. Oczywiście te banknoty były drukowane poza granicami kraju, ale opierały się na polskich wytycznych. I te wytyczne dotyczyły m.in. umiejscowienia w szacie graficznej banknotów określonych postaci, treści i symboli. Te symbole miały przede wszystkim odwoływać się do polskiej historii, ale jak zobaczymy na przykładzie kolejnych emisji, kolejnych banknotów złotowych, w szacie graficznej tych banknotów pojawiało się znacznie więcej elementów,
bądź to postaci historycznych, bądź pewnych alegorii czy wyobrażeń, które symbolicznie miały nawiązywać między innymi do sytuacji gospodarczej Polski. Tutaj na przykładzie banknotu 10-złotowego, na jego odwrotnej stronie, możemy zauważyć już pierwsze takie przykłady symboli, które odwoływały się przede wszystkim do dwóch gałęzi życia gospodarczego w Polsce, czyli do rolnictwa oraz do handlu. Rolnictwo zazwyczaj było symbolizowane przez pęki owoców, rogi obfitości, kłosy zbóż i te elementy dokładnie tutaj w szacie graficznej możemy dostrzec, one są zaznaczone na czerwono. Również charakterystycznym elementem, który tutaj stanowi centralną oś, jest taka laska, uskrzydlona laska, którą owijają dwa węże. To jest kaduceusz, czyli atrybut, który symbolicznie przypisywany był greckiemu bogowi Hermesowi bądź jego rzymskiemu odpowiednikowi Merkuremu. Ja sobie pozwolę tutaj nawiązywać do boga Merkurego, ale oczywiście interpretacje są zróżnicowane. Dlaczego przywoływano kaduceusz? Właśnie jako symbol handlu, jako symbol kupiectwa. Często był również pokazywany w otoczeniu innych jeszcze atrybutów. To, co charakterystyczne dla banknotów złotowych, szczególnie tych wyemitowanych już w Polsce w drugiej połowie lat 20. oraz w latach 30., to ich ogromne zróżnicowanie ikonograficzne. Co bardzo charakterystyczne, autorzy tych projektów, jakkolwiek oczywiście były to projekty zróżnicowane, przygotowywane przez wybitnych polskich grafików, artystów, którzy oczywiście do każdego projektu dodawali również swój charakterystyczny rys twórczości, to jednak mniej więcej można dostrzec pewne wspólne elementy kompozycyjne. Po pierwsze, w szacie graficznej tych banknotów przede wszystkim ilustrowane były ważne z punktu widzenia dziejów Polski postaci historyczne. Były to postaci albo królów, książąt polskich. Najczęściej inspiracją były tutaj obrazy autorstwa Jana Matejki albo Aleksandra Lessera. Widzimy przykłady tych postaci historycznych, o których zaraz powiem nieco więcej. Czyli z jednej strony nawiązywano do polskiej przeszłości, tradycji, naszej tożsamości, a z drugiej strony pojawiały się różne symboliczne elementy, personifikacje bądź atrybuty, które, tak jak wspomniany już wcześniej kaduceusz czy na przykład róg obfitości, miały nawiązywać do rozwoju współczesnej Polski. Co szczególnie charakterystyczne, musimy pamiętać, że banknoty, środki płatnicze były takim elementem, który trafiał do rąk każdego obywatela niemal każdego dnia. A więc banknoty stawały się swoistym nośnikiem państwowej propagandy. Można powiedzieć, że władze zarówno Banku Polskiego, jak i władze polskie poprzez szatę graficzną banknotów również przemycały pewne istotne elementy prowadzonej przez siebie polityki historycznej i polityki państwowej. A więc wykorzystanie tych elementów nie było przypadkowe. I na przykładzie kilku banknotów złotowych, moim zdaniem najciekawszych, postaram się opowiedzieć Państwu nieco więcej o szacie graficznej, a tym samym zachęcić wszystkich do bliższemu przyglądaniu się naszym banknotom, które poza wartością użytkową, poza nominałem, posiadają również niewątpliwie wiele walorów artystycznych i estetycznych i banknoty z dwudziestolecia międzywojennego są tego doskonałym przykładem. Tutaj widzimy banknot o nominale 20 zł wyemitowany z datą 20 czerwca 1931 roku, którego autorem był Ryszard Kleczewski. Proszę zwrócić uwagę, ja pozwoliłam sobie rozłożyć na czynniki pierwsze stronę odwrotną i stronę przednią tego banknotu. Na stronie odwrotnej widzimy charakterystyczną postać, możemy powiedzieć żniwiarki, kobiety w stroju ludowym ze snopem zboża i dwójkę małych dzieci. Ta kobieta symbolizowała nie tylko matkę Polkę, ale przede wszystkim najdojrzalszą, czyli też najlepiej rozwiniętą gałąź gospodarczą, jaką było wówczas rolnictwo. Te snopy zboża właśnie symbolizują gospodarkę agrarną, płody rolne, czyli związane są z rolnictwem. Obok postaci znajduje się dwójka małych dzieci. Jedno prezentowane jest z młotem, to jest symbol przemysłu. Drugie z modelem statku, to jest symbol gospodarki morskiej. Przede wszystkim to jest nawiązanie do faktu, że Polska odzyskała dostęp do morza i mogła z tym również, z tym związane były perspektywy gospodarcze. Również po obu stronach tej architektonicznej ramy, tuż przy kolumnach, znajdują się dwie postaci małych dzieci. To po lewej trzyma snopek zboża, po prawej kotwicę. To jest kolejne nawiązanie do gałęzi rozwijających się wówczas w Polsce, które dopiero przedstawiały pewien potencjał, pewien walor na przyszłość.
Na przedniej stronie również autor projektu przemycił pewne atrybuty dotyczące przemysłu, czyli widzimy na przykład tutaj zaznaczone koło zębate i fragment również kotwicy nawiązujący do gospodarki morskiej. A oczywiście portretem postaci historycznej jest Emilia Plater, która uczestniczyła w powstaniu listopadowym. W nawiązaniu do tej bohaterki chciałam zaprezentować jeszcze jeden banknot, również o nominale 20 zł, ale wyemitowany z datą 11 listopada 1936 roku. Autorem tego projektu był Wacław Borowski. Tutaj Emilia Plater jest nawet bardziej jeszcze eksponowana, gdyż jej wizerunek pojawił się nie tylko na przedniej stronie banknotu, ale również w polu znaku wodnego. Emilia Plater również nie przez przypadek została wybrana jako wzór kobiecej odwagi, jako waleczna kobieta walcząca o niepodległość kraju. Także wszystkie ideały czy wartości, które były związane z tą postacią historyczną, zostały przywołane dzięki banknotowi. Druga strona tego banknotu też prezentuje bardzo ciekawy obraz pełen licznych symboli. Widzimy dwie postacie. Jedna postać jest symbolem budownictwa. Trzyma model budowli, zwój papieru, księgę. A druga postać po prawej stronie to kobieta, która jest symbolem nauki. Trzyma księgę, pióro, globus. Bardzo ciekawym przykładem banknotu z dwudziestolecia międzywojennego jest również banknot o nominale 50 zł, bo poza tym, że oczywiście pojawiają się na jego przedniej stronie znane nam już postacie, czyli żniwiarka po lewej stronie i Merkury z kaduceuszem, z licznymi atrybutami symbolizującymi rolnictwo oraz przemysł, to szczególnie interesującą jest odwrotna strona tego banknotu, która pokazuje instytucjonalne podstawy pewnej ciągłości finansowej państwa, ciągłości też złotego, czyli polskiej waluty, bowiem w dwóch medalionach mamy przedstawione wizerunki, gmachy siedziby banków centralnych. Ten po lewej to gmach Banku Polskiego, który został utworzony w XIX wieku, ten po prawej to oczywiście budynek na Bielańskiej, czyli Bank Polski S.A. Co szczególnie interesujące, banknoty dwudziestolecia międzywojennego chyba znacznie częściej niż jakiekolwiek inne emisje prezentowały wizerunki kobiet. Te kobiety, jak już wspomniałam, to były postaci historyczne, na przykład Emilia Plater. Pojawiła się również królowa Jadwiga, o której zaraz jeszcze wspomnę. Tutaj na banknocie dwuzłotowym mamy księżniczkę czeską Dobrawę, ale kobiety również wykorzystywano jako personifikacje, czyli jako żniwiarki, kobiety, które symbolizowały na przykład rozwój sztuk i rzemiosł. Ciekawym banknotem jest dwuzłotówka wydana, pięciozłotówka wydana z datą 2 stycznia 1930 roku, prezentująca Stanisławę Serafińską, portret, który stworzył mistrz Jan Matejko i który został wykorzystany po prostu na nominale tego banknotu. To też dowodziło, że starano się przemycać dzieła wielkich artystów w tak wydawałoby się codziennym przedmiocie, takim elemencie, jakim był po prostu pieniądz obiegowy. Co ciekawe, również banknoty złotowe były projektowane w oparciu o konkursy, rozstrzygane w zasadzie od połowy lat 20. To jest przykład takiego konkursu. Widzimy zresztą na zdjęciu sąd konkursowy z prezesem Karpińskim, który miał wybrać najlepszy projekt banknotu 100-złotowego, ten, który finalnie wygrał. Jego autorem był Józef Mehofer. Banknot ten wszedł do obiegu w 1934 roku, miał nominał 100 zł. W jego szacie graficznej autor wykorzystał wizerunek księcia Józefa Poniatowskiego. W polu znaku wodnego wykorzystał królową Jadwigę Andegaweńską, więc dwie bardzo ważne postacie historyczne. Zwrócę uwagę, że królowa Jadwiga tutaj też ma nawiązywać do idei Unii Polsko-Litewskiej, a także okresu panowania dynastii Jagiellonów, czyli szczytu potęgi Rzeczypospolitej. Natomiast niezwykle ciekawa jest strona odwrotna tego banknotu. Proszę zwrócić uwagę na zaznaczone elementy. Przede wszystkim centralnie usytuowany dąb, który zaprezentowany został wzdłuż szerokiego wybrzeża morskiego, czyli tutaj mamy także bardzo czytelne aluzje do morza, do gospodarki morskiej, odzyskanego dostępu również przez Polskę do morza. No i oczywiście dąb. Dąb jako znak siły, długowieczności, stabilności. Tak właśnie było z polską państwowością. Ten dąb miał niejako symbolizować zarówno siłę gospodarczą państwa polskiego, jego państwowość, jego walutę.
i tę stabilność, która miała być budowana na kolejne wieki. Po lewej i prawej stronie mamy również personifikację. Po lewej stronie widzimy znowu Merkurego z Kaduceuszem, czyli symbol handlu. Zresztą Bóg Merkury był traktowany jako także posłaniec bogów, jako opiekun kupców i podróżników, także tutaj mamy bardzo jasną aluzję do tej symboliki, a po prawej stronie widzimy kobietę z różnymi elementami takimi jak młot czy róg obfitości. Niektórzy dopatrują się tutaj bogini Minerwy, czyli bogini sztuk i rzemiosł. Banknoty złotowe, kiedy przeniesiono ich produkcję do kraju, były produkowane przez państwowe zakłady graficzne, które mieściły się w kilku lokalizacjach, m.in. przy Alejach Jerozolimskich 105, a także przy ulicy Marienstadt. Ale tak naprawdę od początku założenie było takie, że produkcją krajowego pieniądza powinien zajmować się wyspecjalizowany zakład. Była to ostatecznie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Otóż państwowe zakłady graficzne powołane do życia jeszcze w 1919 roku zostały przekształcone w 1926 roku właśnie w spółkę akcyjną Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych i ten budynek, który tutaj widzimy na zdjęciu po prawej, został uruchomiony, oddany do użytku w 1929 roku. Tutaj też większość polskiego pieniądza krajowego od końca lat 20. i w latach 30. była produkowana. Oczywiście nie tylko banknoty weszły wówczas do obiegu, również system pieniężny, polski system monetarny przewidywał, że w obiegu znajdą się monety groszowe, jedno, dwu i pięciogroszowe bite z brązu, monety 10, 20 i 50 groszy niklowe, a także monety srebrne. Te pierwsze monety groszowe, zwłaszcza o nominale jednego grosza, a także wszystkie niklowe, były wówczas u progu niepodległości bite w mennicach zagranicznych, m.in. w Anglii, w Paryżu, w Austrii, a także w Szwajcarii i w Stanach Zjednoczonych. Na zdjęciu widzimy mennicę państwową w Warszawie, a w zasadzie wnętrze, halę maszyn, która służyła do tłoczenia monet. Mennica również musiała być od podstaw zorganizowana w państwie polskim, gdyż ta, która funkcjonowała przy ulicy Bielańskiej, została zlikwidowana już w 1867 roku. Także otwarcie mennicy było bardzo ważnym wydarzeniem. Miało to miejsce w kwietniu 1924 roku. Tym niemniej jednak państwo polskie nie było w stanie na początku, to jest w 1924 roku, zapewnić pełni mocy produkcyjnych dla produkcji tego pieniądza. Stało się to możliwe dopiero w zasadzie od roku 1925. Tutaj chciałam pokazać kilka przykładowych, najciekawszych monet, przede wszystkim srebrnych, które funkcjonowały w obiegu w okresie II Rzeczypospolitej. Jedna z najbardziej znanych to moneta jednozłotowa bita ze srebra. Tu akurat z datą 1924, zaprojektowana przez Tadeusza Breyera, to znaczy Tadeusz Breyer zaprojektował jej rewers, natomiast awers był projektu Edmunda Bartłomiejczaka. Jeżeli chodzi o rewers, to najbardziej charakterystyczny element, czyli półpostać kobieca z warkoczem, czyli żniwiarka na tle kłosów, a więc po raz kolejny bardzo wyraźne nawiązanie do rolnictwa, do gospodarki agrarnej, płodów rolnych. Ta moneta również była początkowo bita za granicą. Tutaj możemy nawet poznać znak mennicy paryskiej, gdyż między datami pojawiają się dwa atrybuty, pochodnia i taki róg obfitości, co było charakterystyczne dla mennicy paryskiej. Ponieważ nie udało się wówczas w latach 20., w roku 24-25 wprowadzić srebrnej monety pięciozłotowej, chociaż takie plany były, ostatecznie udało się to już pod koniec lat 20., kiedy nieco zmieniły się zasady systemu pieniężnego, czyli monety srebrne były wybijane z nieco mniejszej ilości srebra, nie były już tak ciężkie. I tutaj mamy przykład monety pięciozłotowej z 1928 roku, zaprojektowanej przez Edwarda Wittiga. Zwracam uwagę, że inny pojawia się tutaj awers na monecie, ponieważ już pod koniec 1927 roku zostało zatwierdzone i weszło ostatecznie do obiegu nowe godło państwowe, godło zaprojektowane przez Zygmunta Kamińskiego i odtąd praktycznie na wszystkich kolejnych emisjach monet polskich to godło się pojawiało. Na rewersie widzimy z kolei wizerunek kroczącej bogini zwycięstwa Nike.
Ten element projektant wykorzystał z wcześniejszej swojej kompozycji rzeźbiarskiej, której Nike była tylko jednym z elementów. Niektórzy nawet porównywali tę srebrną 5-złotówkę do srebrnej amerykańskiej półdolarówki, czyli właśnie tak zwanej Walking Liberty, a wartość tych monet w tym czasie, czyli pod koniec lat 20. była mniej więcej podobna. Obok widzimy również bardzo charakterystyczną monetę srebrną, tym razem 10-złotową, która została zaprojektowana przez Antoniego Madejskiego. Madejski wziął udział w konkursie na projekt monety złotej, który rozpisano w 1925 roku. Konkurs ten wygrała Zofia Trzcińska-Kamińska, ale projektant zajął drugie miejsce i jego projekt właśnie został wykorzystany w wizerunku monety srebrnej, nie tylko zresztą 10-złotowej, ale pojawił się również na 2-złotówkach i 5-złotówkach. Charakterystyczny tutaj jest wizerunek kobiety w nakryciu, takim renesansowym nakryciu głowy z wieńcem z kończyny, który też symbolizuje pomyślność, szczęście, urodzaj. Mamy też kłosy zboża, które są widoczne w tle. Prawdopodobnie artyście pozowała tutaj znana mu dobrze osoba, Janina z Żółtowskich-Morstinowa, także jest to dodatkowa taka ciekawostka. A tu tylko przykład kilku monet, nie wszystkie są monetami obiegowymi. Proszę zwrócić uwagę na monetę złotą z wizerunkiem Bolesława Chrobrego. Ta moneta została wybita z nominałem 10 zł, takie same były również 20-złotówki. To jest właśnie ten zwycięski projekt z 1925 roku, kiedy to poszukiwano najlepszej szaty graficznej dla monety złotowej. Monety złote, choć początkowo przewidywał to polski system pieniężny, że wejdą do obiegu, te jednak nie weszły, ale ponieważ zostały wyprodukowane z bardzo cennego kruszcu, czyli złota, stały się formą lokaty kapitału, czyli monetą bulionową. Jeżeli już mówimy o konkursie z 1925 roku, wspomniałam o Madejskim, Antonim Madejskim, który zajął drugie miejsce, Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej, która zajęła pierwsze miejsce, a trzecie miejsce w tym konkursie zajął Stanisław Szukalski, który przygotował jeden, moim zdaniem, z najciekawszych projektów w ogóle monety w okresie dwudziestolecia międzywojennego. To jest moneta próbna, która oczywiście nigdy nie weszła do obiegu, ale proszę zwrócić uwagę na jej szatę graficzną. Przede wszystkim na rewersie widzimy bardzo dynamiczną, ekspresyjną postać Mikołaja Kopernika, a na stronie pierwszej, czyli na awersie, mamy bardzo ciekawy wizerunek godła, który oczywiście nie zgadzał się z tym ustawowym godłem państwowym, ale był szczególnie ciekawy z uwagi na pewne inspiracje sztuką aztecką tego artysty. Oprócz tego w dwudziestoleciu międzywojennym produkowane były także monety próbne w innym kształcie niż okrągły. Przykładem jest ta prostokątna klipa z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego. Ona tak naprawdę była odwzorowaniem monety okolicznościowej 5-10 i 2-złotowej, która była wydana w 1934 roku dla upamiętnienia 20-lecia wymarszu pierwszej kompanii kadrowej Legionów. Stąd wizerunek Piłsudskiego żyjącej jeszcze wówczas postaci oraz charakterystyczny orzeł strzelecki, który był nieco inny niż orzeł z godła państwowego. On nawiązywał do orzełków, które znajdowały się na czapkach legionistów. Żeby nieco przybliżyć wartość tego złotego w okresie II Rzeczypospolitej, przygotowałam tabelę z przykładowymi cenami różnych podstawowych towarów, a także średnimi zarobkami z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Oczywiście ceny, podobnie jak siła nabywcza złotego, zmieniały się na przestrzeni lat, dlatego wybrałam taki okres pośredni, czyli połowę lat 30., a te ceny mniej więcej pochodzą z Warszawy. Proszę zwrócić uwagę mniej więcej, jak się tutaj kształtowały. No, podstawowe produkty, jajko, które kosztowało 8 groszy, kilogram masła, który kosztował ponad 4 zł, ale na przykład książka między złoty 50 a 4,20. Bardzo droga była odzież, jak widać, buty kosztowały aż 25 zł. Jak to się miało do zarobków? Zwróćmy uwagę, robotnik wykwalifikowany zarabiał mniej więcej około 30 zł tygodniowo, ale lekarz, podstawowy lekarz opieki zdrowotnej, 200-400 zł miesięcznie, nauczyciel gimnazjum państwowego w Warszawie między 300 a 600 zł miesięcznie, ale prezydent Polski już na przykład 5000 zł miesięcznie. Tytułem podsumowania dodam, przede wszystkim zachęcając wszystkich Państwa do przyglądania się naszym banknotom, monetom, ich szacie graficznej. Proszę zwrócić uwagę również na te środki płatnicze, które funkcjonowały w obiegu bądź były projektowane w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
Przede wszystkim zaprezentowano na nich różne postacie, atrybuty, symbolikę, która nawiązywała oczywiście z jednej strony do naszych tradycji historycznych, ale także podkreślała ten współczesny rozwój Rzeczypospolitej, czyli przede wszystkim budowę silnego, stabilnego państwa, także cieszącego się stabilną walutą. Projektantami banknotów oraz monet byli wybitni artyści. Tu wymieniłam tylko kilku z nich, takich jak Wacław Borowski, Ryszard Kleczewski, Józef Mehofer czy Zygmunt Kamiński. Natomiast najistotniejszą rzeczą jest to, że dzięki reformie skarbowo-walutowej 1924 roku możliwe było przywrócenie tak naprawdę naszej polskiej waluty, czyli złotego, naszej jednostki pieniężnej, która stała się symbolem ambicji i siły odradzającego się państwa. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie Państwa pytania do tej prezentacji albo wykraczające poza tę prezentację, jeśli dotyczą między innymi pieniądza odrodzonej Rzeczypospolitej. Z przyjemnością też opowiem coś więcej, na przykład o monetach, których nie zdołałam tu zaprezentować. Wspomniałam o monecie pięciozłotowej, która weszła do obiegu dopiero w 1928 roku, ale warto wiedzieć, że tak naprawdę monety pięciozłotowe zostały już wybite z datą 1925 roku. Miały bardzo taką charakterystyczną szatę graficzną, prezentującą symbolicznie konstytucję, czyli personifikację Polski z księgą, z konstytucją. Moneta ta jednak wówczas nie weszła do obiegu. Okazało się bowiem, że wybito ją z bardzo dobrej jakości srebra, próby 900, a nie 750. W związku z tym te monety były ciężkie, a ich rzeczywista wartość, wartość kruszcu, przekraczała wartość nominalną. Dlatego też wybito około 2000 tych sztuk, ale w zasadzie niektórzy klasyfikują je jako monety pamiątkowe, okolicznościowe, monety próbne i rzeczywiście cieszą się one ogromnym zainteresowaniem na rynkach aukcyjnych, numizmatycznych. Widzę pierwsze pytanie. Pytanie, czy monety były wybijane w niklu? Proszę Państwa, tak, oczywiście. Tak jak pokazywałam, te pierwsze monety groszowe, moneta 10, 20, 50 groszy były bite z niklu. Również moneta jednozłotowa, ta pierwsza projektu Tadeusza Brejera ze żniwiarką oczywiście była srebrna, ale już w 1929 roku wprowadzono nową edycję polskiego jednego złotego i była to właśnie też moneta bita w niklu. Dlaczego nikiel? Przede wszystkim nikiel był metalem bardzo twardym, bardzo odpornym, a więc także trudnym do podrobienia. Mógł bardzo długo funkcjonować w obiegu, bez większych zniszczeń czy usterek. Dodatkowo, dlaczego było trudno podrobić? Ponieważ oczywiście czysty nikiel przyciąga magnes i uznano, że jest to odpowiedni metal do takiej monety, która jest bardzo często używana w obiegu, a więc to była między innymi moneta jednozłotowa. Jednak ta wprowadzona w 1929 roku miała już zupełnie odmienną szatę graficzną. Również inny projektant przygotował jej ikonografię, także była to moneta niklowa. Czy mamy jeszcze jakieś pytanie? Widzę, że tutaj jest już pytanie o najwyższy nominał, tak, najwyższe nominały pierwszej emisji. Rozumiem, że w przypadku pierwszej emisji to chodzi o emisję z 28 lutego 1919 roku. Rzeczywiście ja wspomniałam, że wówczas wydrukowane zostały banknoty w nominałach od 1 złotego do w sumie 5000 złotych, ale te najwyższe, 1000 i 5000 złotych wydrukowane w Anglii, jakkolwiek no, w większości przywiezione do skarbca Banku Polskiego, nigdy nie weszły do obiegu. Dlaczego nie weszły? Otóż przede wszystkim to były bardzo wysokie nominały, a więc one nie do końca odpowiadały potrzebom ówczesnego polskiego rynku pieniężnego. No to jest trochę tak, jakbyśmy dzisiaj posługiwali się banknotami, na przykład o nominale 2 czy 3 tysiące złotych. Jest to mało poręczne, wygodne, nieodpowiadające potrzebom rynku pieniężnego. Dodatkowo i tu są kilka takich historii związanych, co się mogło wydarzyć z banknotami tysiąc złotowymi, przynajmniej w pewnej części. Otóż jedna z historii głosi, że mniej więcej 4000 sztuk tych banknotów zostało zatrzymanych przez angielskich dokerów
w porcie w Londynie. To był ładunek przygotowany do transportu do Gdańska. Ładunek ten zatrzymali prawdopodobnie pod wpływem bolszewickiej propagandy, uznając, że są to pieniądze, które mają służyć na zakup broni i amunicji dla Polaków walczących właśnie z bolszewikami. Druga wersja tej historii mówi o tym, że po prostu część tych banknotów została w jakiś sposób rozkradziona przez członków załogi. No tym niemniej jednak większość z nich dotarła do kraju i w zasadzie do końca dwudziestolecia międzywojennego była przechowywana w skarbcach Banku Polskiego. Później została ewakuowana razem z innymi walorami, zasobami Banku Polskiego, trafiła do zamku na Wołyniu. Tam trochę ślad po tych banknotach się urywa, prawdopodobnie uległy one zniszczeniu, rozproszeniu. Natomiast niewykluczone, że tymi najwyższymi nominałami wypłacany był żołd oficerom Wojska Polskiego, o czym świadczą fragmenty tych banknotów znalezione m.in. przy oficerach, którzy zginęli w Katyniu. Jaka jest najdroższa moneta drugiej? To jest bardzo dobre pytanie, bo to wszystko zależy od tego, w jaki sposób myślimy o najdroższej. Ja wspomniałam o tej 5-złotowej srebrnej, która z uwagi na to, że nie była wybita w dużej ilości egzemplarzy, nie weszła do obiegu, jest taką monetą szczególnie pożądaną. Zwłaszcza, że wspomniałam o tym, że wybito 2000 tych monet, ale 1000 z nich zostało wybitych z templem wypukłym i posiadało na obwódce 100 perełek. Więc często właśnie ta moneta uchodzi za droższą, zwłaszcza która jest sygnowana inicjałami Stanisława Wojciechowskiego i Władysława Grabskiego, bo też jest taka edycja, około 100 monet. Kolejną bardzo rzadką monetą, chociaż to może jest trochę nietypowe, jest moneta 5-złotowa, wybita ze srebra, ale z emisji 1932 roku, tylko z tego roku. Dlaczego? Dlatego, że władze zdecydowały o przetopieniu większości tej emisji, więc dlatego jest tak rzadka i tak poszukiwana i tak droga. Dlaczego tak często zmieniano szatę graficzną pieniądza? Też bardzo dobre pytanie, ciekawe. Zmieniano ją między innymi dlatego, że emitowane były kolejne nominały banknotów. Podam prosty przykład. Kiedy w 1919 roku po raz pierwszy trafiły do Polski banknoty wydrukowane w Anglii i we Francji, okazało się, że mają one sporo błędów. Na przykład miały dosyć niezręcznie sformułowaną klauzulę prawną, która mówiła o tym, że podrabianie biletów bankowych oraz udział w ich upowszechnianiu grożą ciężkim więzieniem. Oczywiście tutaj parafrazuję tę klauzulę, co mogło sugerować, że tak naprawdę ciężkie więzienie groziło nie tylko władzom banku, ale wszystkim wydającym banknoty kasjerom. W związku z tym ta klauzula musiała zostać poprawiona, a to oznaczało znowu przygotowanie nie zupełnie nowego projektu graficznego, ale zmianę wizerunku. Ponadto również kolejne banknoty wyczerpywały się w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W momencie, kiedy trzeba było wydrukować nową emisję, bardzo często również władze Banku Polskiego miały taki pomysł, żeby zmienić jej szatę graficzną albo zlecić komuś innemu przygotowanie projektu. Stąd też ta szata graficzna się zmieniała. Dodatkowo w momencie, kiedy pojawiło się więcej monet srebrnych w obiegu, zwłaszcza tych o nominale 5 zł, no to również nie było potrzeby emitowania takiej ilości tego pieniądza papierowego. Nie było również pewnie takiej spójnej, jednolitej polityki emisyjnej, czyli te pieniądze po prostu nie były wówczas produkowane w serii, bo nie było takiego podejścia strategicznego do kwestii banknotów. Dziękuję bardzo. Widzę, że już nie ma więcej pytań. Także serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego.